Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Odwiedzili mnie w Warszawie rodzice i no, oprowadzam ich po różnych muzeach. I pierwszy raz, sam również pierwszy raz, byłem w Muzeum Polin, Muzeum Żydów Polskich. Myślałem, że plotki o tym, że to jest muzeum przepełnione takim negatywnym jakimś wydźwiękiem w stosunku do Polaków, to tylko pogłoski, że może odbywają tam się konferencje, gdzie zapraszane są osoby pokroju Grossa, osoby jawnie antypolskie, które sieją kłamstwa. No ale niestety sama wystawa również no, jest mocno nacechowana antypolsko, ale od samego początku. Ponieważ wchodząc już do muzeum, czekaliśmy w kolejce około 15-minutowej. No moi rodzice to już mają koło 60, więc musieli trochę stali i trzepali nas. Bardziej niż na lotnisku, bardziej niż sprawdzają w Pałacu Prezydenckim, bardziej niż sprawdzają w Sejmie. Po prostu każdy musiał przechodzić przez barierkę, wywalać wszystko z kieszeni. Każdy był kontrolowany tym takim, nie wiem jak to się nazywa, pistolecikiem. No jak normalnie, jakbyśmy byli terrorystami. No dobra, ale to jest bardzo uwłaczające. No, byliśmy potraktowani jak jacyś dziwni bandyci, którzy idą i chcą wysadzić muzeum. W żadnym innym muzeum się z czymś takim nie spotkałem. W Muzeum Powstania Warszawskiego po prostu ludzie wchodzą i wchodzą po prostu. Ale co było gorsze? My stoimy, czekamy te swoje 15 minut, Polacy, inne narodowości. Na to wpada wycieczka z Izraela, kilkadziesiąt osób, żadnej kontroli i zero czekania w kolejce. Mój ojciec jak to zobaczył, chociaż poglądy ma raczej z lewej strony, no to po prostu tak go to oburzyło, że widząc coś takiego może wyrosnąć w ludziach rzeczywiście jakieś negatywne uczucia w stosunku do tego narodu. Idąc dalej, nie nagrałem relacji wideo, ale porobiłem trochę zdjęć tych najciekawszych miejsc, znaczy najciekawszych z punktu widzenia ataku na Polskę i na polskość. Wychodząc z tego muzeum, obcokrajowiec, który nie zna historii Polski, może być świadomy tego, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki. Że Polacy wydawali w czasie wojny Żydów na masową skalę. Masa informacji, które powinny się tam znaleźć i powinny być bardzo mocno wyeksponowane, jak fakty masowej tak naprawdę pomocy Polaków Żydom, to, że mogli być mordowani za tą pomoc, no tego tam nie znajdziecie. Nie znajdziecie wielkiej sali, na przykład poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Za to sporo znajdziecie relacji, gdzie Polacy wydawali Żydów. I to mówię tylko o tej historii najnowszej, a nie tylko o tej historii najnowszej, ale także o pogromach, rzekomych pogromach żydowskich, które miały miejsce tutaj w Polsce w przeciągu no, wielu set lat. Nie wspomina się w tym muzeum, że w Polsce, no właściwie w porównaniu do innych krajów europejskich, no to tutaj Żydzi mieli naprawdę bardzo, bardzo dobrze i od właściwie zawsze władcy byli tutaj przychylni Żydom. I tak jest w sumie do dzisiaj. No cóż, polecam Wam zobaczyć to muzeum, jeśli nie chcecie za nie płacić, bo normalnie bilet kosztuje tam około 25 zł. Możecie pójść w czwartek, wtedy jest wstęp darmowy. Wizualnie to muzeum jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. Inne muzea mogą się uczyć, jak przedstawiać swoją historię. Tylko niestety to jest muzeum robione za pieniądze polskich podatników, a nie przedstawia się tam polskiego punktu widzenia, które moim zdaniem jest zgodny z rzeczywistością i zgodny z prawdą. Tak jak już mówiłem, obcokrajowiec idąc tam nie pozna tego, co Polacy w czasie II wojny światowej zrobili dla narodu żydowskiego. Za to poczyta sobie o Jedwabnem, poczyta sobie o marcu 68 roku i nie będzie tam wspomniane o tym, że to była rzecz tak naprawdę walka komunistów z komunistami, że wyjechali z Polski stalinowcy. Będą tam łzawe historie osób, które były rzekomo prześladowane w 68 roku przez Polaków oczywiście.
No to na tyle. Taka krótka relacja dotycząca Muzeum POLIN. Pozdrawiam bardzo serdecznie.